fala zbrodni, Gram Silen, to jest policjantka, która przyjechała z Litwy. Ona ma dość silną osobowość, a przy okazji jest też romantyczna. Natasza ma coś, co przykuwa uwagę, niesamowity wdzięk, urok osobisty i seks appeal. Mi też się podoba wieczorek. Hej, hej. To co? Kolacja? Bez śniadania. Mój tata zawsze mi puszczał Mary Lyon, Phila Collinsa. Nie znając angielskiego, śpiewałam It's a final countdown. Jak mi z tego głosa posłuchał pierwszy raz, mówi, wiesz co? Tyle pytań. A jakiś problem? Ja myślę, że to jest kolejne jakieś wyzwanie dla mnie. My się tu bawimy, a nie walczymy, nie? Ja też życzę ci, żebyś zwyciężyła w programie, jak oni śpiewają. Fala zbrodni, fala seksu, Natasza Urbańska. Ciekawe, co ten Józek musiał nam wywijać. Oj, Natasza, powiem ci, że ja jestem pod wrażeniem. A jak twoja rodzina, czy są twoi bliscy wśród publiczności? Tak, tak, cała moja rodzina. Oklaski dla Nataszki. No, Nataszo, nie darowałaś Józkowi tej nocy, ale czy Edyta podaruje ci ten występ? Sprawdźmy. Nataszko, słuchaj, powiem ci, że to jest dzisiaj pierwsze piękne, naturalne vibrato, które usłyszałam ze wszystkich głosów. Rudy, tak jeszcze chciałaś, Edyto? Słucham. Chciałaś skontynuować jeszcze wypowiedź? Tak, chciałam jeszcze, tak. Jeśli mogę. Troszeczkę koniec dla mnie zbyt teatralny, ale wiem skąd się to wywodzi, wiem skąd ta sympatia, ale nie przeszkadza mi to, ponieważ tak cudownie się patrzy na ciebie na scenie, masz charyzmę, także wspaniałe. Dziękujemy bardzo. Rudy, a powiedz mi, ty zwróciłeś uwagę na dźwięki, czy bardziej na, że tak powiem, wizualny aspekt tego występu? Ja próbuję zwracać i na jedno, i na drugie. Zawsze wizualne, no, grają ważne skrzypce także. Ty nie dość, że potrafisz śpiewać, jesteś intrygująca, demoniczna. Proponuję ostrożnie z bronią, bo ona raz w roku sama strzela. No i chciałem spytać, gdzie takie gustowne futerko można nabyć, bo ja... Przyprawiłam. Bywa, że marznę także. Rudy, a jak zaplanowaliście następny tydzień dla Nataszy? Dwie piosenki. Gdzie ci mężczyźni z repertuaru Danuty Rin lub Wake Me Up Before You Go Go z zespołu Wham. Natasza, dałaś siebie wszystko tak ciekawe, co na to, jurorzy, Edyto. Śmiało. Fajnie. Troszkę niechlujne końcówki, troszkę znowu wkrada się teatr, niepotrzebnie do takiej piosenki. To jest piosenka stricte estradowa. Fajny szpagat. Szpagat doceniony, Elu, słuchamy. Dla mnie, Natasza, jesteś profesjonalistką. Bardzo bym chciała zobaczyć twój recital. I teraz posłuchajmy, jakie będą oceny jurorów. Prosimy Edyto o punktację. 4. Rudy. Punktacja. 6 punktów. Rudy zaczarowany. I Elu, prosimy ciebie. 5 punktów. Dziękuję i sprawdźmy, jaka będzie średnia ocen jury. Średnia ocen to 5-0. Super wynik, Nataszo. A teraz, no, twój występ trafi pod najwyższy wymiar, czyli naszych widzów, bo ich SMS-y w naszym programie mogą zrobić naprawdę wszystko. Pamiętajcie, że wszystko jest w waszych rękach, to wy zdecydujecie, jaką piosenkę Natasza zaśpiewa za tydzień. A oto propozycje. Proszę bardzo, a więc mamy tak. Trudno tak, Krzysztofa Krawczyka i Edyty Bartosiewicz. SMS o treści 8A pod numer 7257 lub druga propozycja... Living La Vida Loca, Rickiego Martina, SMS o treści 8B pod numer 7257. Ja rozumiem, że Natasza pewnie by wolała tę piosenkę, tak? Tak, Rickiego Martina bym wolała. No, o, proszę, no to jeżeli lubisz Nataszę, to głosujcie tak jak chcę. Dziękujemy ci bardzo, Natasza Urbańska. Dzień. Natasza Urbańska, no wcale nie było trudno cię słuchać, wcale nie. No, sprawdźmy, czy było rzeczywiście tak trudno. Elu. Ja to mówię tak, że ty sobie świetnie radzisz z tak zwanymi chycanymi utworami, gdzie jest dużo ruchu, panujesz nad głosem. Bardzo czekałam na balladę. Bardzo, bardzo.
bo ballada obnaża, po prostu pokazuje człowieka z wszystkimi jego niedoskonałościami. Nie było tak fantastycznie jak tydzień temu, ale obroniłaś się. Piąteczka, ale nie punktu. Nie. Dziękujemy bardzo. Prosimy, proszę bardzo. Przybijam piąteczkę, taką piąteczkę, nie 5 punktów, nie ma tak dobrze. Ale piąteczkę, dobrze. Proszę, ile punktów sobie wyśpiewała Natasza, Edyta? Ja muszę jeszcze coś powiedzieć przy okazji Nataszy. Wiesz, Nataszko, bardzo cieszę się też, że zobaczyłam Cię w balladzie, dlatego że poprzednie Twoje wcielenia pokazywały Twoją radosną naturę i ona jest bardzo przekonująca i dzisiaj bardzo się cieszę, że byłaś skupiona i że myślałaś o tym, o czym śpiewasz. To jest bardzo ważne. A ile punktów dajesz, Edyto? Zaraz, chwileczkę. I powiem Ci jeszcze, że wtedy, kiedy nie wkradają się takie elementy akrobacji, które oczywiście są... Fajnie się na nie patrzy, ale one rozpraszają, tak jak w zeszłym tygodniu, dlatego nie nagrodziłam Cię tak mocno punktami, jak się spodziewałaś być może. Teraz, kiedy po prostu jesteś i myślisz o tym, o czym śpiewasz, dostajesz u mnie 5 punktów. Dziękuję. Proszę bardzo, Rudy. Punktacja. Nataszo, trudno tak oderwać oko od Ciebie, a i ucho także. I punktacja? U mnie 6 punktów. Dziękuję. Elżbieto? Przybita była piątka, ale ile punktów? Żeby było blisko tej piątki, to 4,5. Dziękuję. I Piotrze? Ja również, żeby było blisko piątki, 6 punktów. Dziękuję bardzo. I teraz dziękujemy. I teraz nasz super szybki jak zamek błyskawiczny program oblicza głosy. I Natasza otrzymuje średnią 5,3. Szanowni Państwo, Wy możecie, ale nie musicie zgadzać się z jurorami, ale jedno jest pewne, to Wy wybierzecie piosenkę, którą Natasza zaśpiewa za tydzień, a oto propozycje. Proszę bardzo, to propozycje dla Nataszy. Niech mówią, że to nie jest miłość Piotra Rubika w wykonaniu duetu Olga Szomańska i Przemysław Branny. SMS o treści 8A pod numer 7257. It's Raining Men, The Weather Girls. SMS o treści 8B. Czekamy na Waszą decyzję. Proszę bardzo, Edyta. Nataszko, ja mam dylemat. Ja nie wiem, czy ty jesteś piękniejsza, czy piękniej śpiewasz, czy piękniej tańczysz. Strasznie mi się podobało. Energetycznie. To w ogóle, Piotruś, gdzie ty siedzisz? Cześć. Tu siedzi, właśnie cześć. Mamy pytanie. Piotr, to w ogóle jesteś zaskoczony? Jestem zaskoczony i bardzo jest mi miło, że Natasza znalazła w tej piosence coś innego, znalazła swój sposób na tę piosenkę, a ja dzięki Nataszy znalazłem nowe sposoby dyrygowania, bo już tam podpatrzyłem kilka, zwłaszcza tych takich. Super. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, że nie usiłowała naśladować czegoś, co już było, tylko usiłowała znaleźć siebie w tej piosence i jakąś tam swoją energię i o to właśnie w tym chodzi. Gratuluję. Edyto, ile dasz punktów Nataszy? Nataszko, ty masz super charakter, to się ukazuje w kolejnych twoich odsłonach. 6,5. Fantastycznie. Rudy? Niestety u mnie tylko 6 punktów. Elu, prosimy. Ja jednak zaniżę 6. Czyżby rekord programu po raz drugi, proszę bardzo, Dominiko. Ja zdecydowanie 6. To ja Ci serdecznie gratuluję, bardzo się cieszę, bardzo. Twoja średnia od jurorów to 6,0. Tak oficjalnie jeszcze spojrzymy, 6,0 i oczywiście głosujcie na Nataszę. Głosujcie, żeby była z nami dalej, tak pięknie śpiewała i wybierajcie jej repertuar. Oto propozycje od jurorów. Popatrzmy, co może Natasza zaśpiewać. I Nataszo, kiedy powiem sobie dość zespołu ONA, SMS o treści 8A pod numer 7257. Ależ Ci dobry dzień, co? I Smooth Criminal Michaela Jacksona, SMS o treści 8B. Dobrze, obie dobre? Obie dobre. Fani na scenie, jak my to lubimy, tak? Słuchajcie, no po takim występie, o proszę, ludzie skandują, nie będzie łatwo powiedzieć Edycie dość. Edyto, co ty powiesz? Nataszko, jesteś osobą, która śpiewa najczyściej ze wszystkich wykonawców, chociaż dzisiaj może... Dzisiaj może nie...
nie był to może najbardziej intonacyjnie czyste twoje wykonanie, ale generalnie jesteś osobą, która śpiewa najczyściej i jakby masz największą świadomość dźwięku. Usłyszałam po raz pierwszy bardzo fajną barwę, taką, wiesz, chrypkową, która jest uzasadniona w tej piosence, natomiast zupełnie nieuzasadniona jest dla mnie ta akrobatyka i elementy karaty. Transporty walki samotne. Rudy, jak widzę, wpatrzony w ciebie jak w obrazek, Rudy. Wpatrzony, ale dokładnie nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja zgadzam się z Edytą. Ja nie wiem, po co ta teatralizacja występu. Piosenka Chylińskiej jest taka, że można ją na surowo zaśpiewać i tak myślałem, że to zrobisz, prawda? A tu zobaczyliśmy wachlarz totalny. Ty jesteś zrobiona od początku do końca. Ja bym chciał cię surową zobaczyć, taką jak na próbach. A pani co się zgadza? To nie znaczy, że to nie było, wiesz, wokalnie było świetne, oczywiście. Prosimy, Kasiu. A pani się zgadza z opiniami jurorów? No ja doceniam opinię, ale uważam, że Natasza była sobą i zawsze bądź sobą. Ty nie jesteś Chylińska, ty jesteś Natasza. Edyto, ile brawo, dasz mamo. Punktów Nataszy? Brawo. Edyto, ile dasz punktów Nataszy? 4. Rudy? Oczywiście na przekór sobie dam 6 punktów. Mówiłem, że wpatrzony i wsłuchany. Elu? Były boki, dam 5. I Małgosiu, proszę bardzo. 5. Dziękuję. Teraz zobaczmy, jaka będzie tutaj średnia ocen jurorów, którą państwo mogą się kierować, ale nie musicie. 5-0. Natasza, zgadzasz się z tymi opiniami? No dzisiaj były zupełnie inne niż w poprzednich koncertach. Ja mam swoje zdanie oczywiście i będę go broniła. Jeżeli chodzi o ten taniec, to były emocje. I te emocje należały się temu numerowi. Tak jest. Wszystko. Tak jest. I było pięknie, ale oczywiście my chcemy poznać wasze zdanie, czy Natasza powinna powiedzieć sobie dość, czy też ma szykować piosenkę na następny koncert i zaśpiewać. A oto propozycja od jurorów dla naszej Nataszy. Mamy dla ciebie party oddziału zamkniętego. SMS o treści 8A pod numer 7257 lub I Know Corrida, Quincy Jonesa. SMS o treści 8B. A wy głosujcie za Nataszą oczywiście. Nataszo, dla mnie po prostu był odjazd. Był odjazd, no ale pora teraz zmierzyć się z nieuniknionym. Natasza, gwiazda nasza. Elu, w ostatnim programie zauważyłaś, że Natasza śpiewa bokami. Czy dzisiaj też coś wyszło tu bokiem? To ja już nie pamiętam, co ja tam zresztą mówiłam. Tak, że śpiewa bokami. Bardzo możliwe, że po czarnych dawała, jak to mówimy. Natasza, tam napyskowałaś. Bardzo lubię, jak, nie lubię w ogóle niegrzeczne dziewczynki, lubię jak pyskują. Bo one idą gdzie są. Te niegrzeczne. Jest jasna sprawa. Są pewne siebie i przechodzą przez życie twardo. I tak trzeba. I bardzo mi się podobało. Dziękujemy, Edyto. Edyta zamyślona, nie wiadomo co będzie. Prosimy bardzo. Prosimy cię bardzo, Edyto. Nie mam... Nataszko, no i widzisz, jak nie rozprasza mnie twoja akrobatyka. Ja podziwiam w ogóle akrobatów i te wszystkie sztuczki w powietrzu i tak, to jest super. Pod warunkiem, że to jest uzasadnione. Dzisiaj nic mnie nie rozproszyło. Dzisiaj tańczyłaś, co jest naturalne przy takiej piosence. Bardzo pięknie tańczyłaś. Więc wtedy ogólne wrażenie odbiera się jakby wszystkie tylko i wyłącznie pozytywne bodźce jakby wynikają z tego. Nic i złego. Ile punktów za te pozytywne bodźce? Czekaj, Krzysiu, zrelaksuj się. Edyto, ja bym mógł słuchać swojego głosu bez końca, ale muszę pilnować czasu. Proszę o punktację. Nic nie powiem za karę. To co, 5? 6. 6. Nataszko, super, 6. Dzięki. Dziękuję. Wytargowałem ten jeden. Działaś, Rudy? 6 daj. Natasza, 6. Będzie, wiedziałem. Dzięki. Elu, daj 6. Ni cholery. Sza, nata, 5,5. Dobrze. Super. Prosimy, Małgosiu, daj 6. A można więcej? Daj 10. No to 10. Dziękuję bardzo. I teraz zobaczmy, jaka będzie średnia od jurorów. Po prostu genialny wynik. Będzie prawie 6, czyli 5 i 8.
Słuchajcie, chciałam bardzo serdecznie podziękować moim koleżankom ze studia artystycznego Metro. Byłyście super ekstra, tańczyłyście. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo. W takim razie posłuchajmy, z czym Natasza zmierzy się za tydzień. Proszę bardzo, Natasza, mamy dla ciebie Konga, Glorie, Stefan, SMS o treści 8A pod numer 7257. Albo Bailamos, Enrique Iglesiasa, SMS o treści 8B. I chyba to by wolała. Głosujcie na piosenkę. No dla mnie po prostu było pięknie. Gratuluję ci, zobacz co się dzieje. Edyto, a dla ciebie? Prosimy, Edyto. No fajnie było, fajnie, tak jak zawsze. Nataszko, moim zdaniem ty powinnaś w ogóle mieszkać w Ameryce, pracować na Broadwayu, wiesz, tam potrzebują osób, które potrafią wszystko, tak się prezentują, jak ty są tak zawsze będzie, uśmiechnięte. Tak będzie. Wiesz, co jest niesamowite, wiesz, co jest, no, życzę ci tego, jeśli marzysz o takiej karierze musicalowej, to jesteś po prostu urodzona na scenę teatralną, musicalową. Wiem, czas antenowy. Dokładnie tak. Chciałam tylko powiedzieć, Nataszko, wiesz, co, za co najbardziej lubię twoje występy? Poza wszystkim, nad czym pracujesz, powiedz, bo zbliża się kumulacja lotto, powiedz. Daj szansę, dzieci. Ja jestem szczęśliwa, że ty zawsze rozdajesz uśmiech. Tak jest, dokładnie. Elu, prosimy bardzo. Elu, parę milionów się zbliża w lotto, proszę. Dobrze, które ja wygram i wtedy zafunduję jej płytę. Bardzo mi się podobało, później powiem ile punktów. Ile punktów w takim razie, Edyto? Proszę bardzo. Za ten uśmiech i w ogóle za to wszystko to 6. Szóstka! Jest szóstka, Rudy. Jak dasz szóstkę, to Natasza nauczy się robić szpagat. Dawaj! Powinienem się zastanowić nad tym, co powiedziałeś, ale zaryzykuję. Zdolna bestia, szóstka! Szóstka! Proszę bardzo, Ela 6! I Marku, musi być szóstka, dawaj. 66 od Marka. A więc zobaczmy, jaka będzie średnia. Oczywiście wiemy, że będzie 6-0, ale oficjalnie tak muszę powiedzieć. Nataszo, serdecznie ci gratuluję. 6-0! Cudnie, dziękuję. Emilian Kamiński mocno trzymał kciuki. No, gratuluję, to chyba dzięki twojej mocy to wszystko się tutaj dzieje. Na scenie mówię, Rozalina, kochamy cię, tu mówię, Natasza, kochamy cię. Jak zwykle są z nami rodzice Nataszy, którzy po prostu szaleli w trakcie całego występu. Na pewno państwo są bardzo dumni z córki, ale zanim zobaczymy, jak Natasza fantastycznie zaśpiewa w przyszłym tygodniu, najpierw musicie wybrać dla niej piosenkę. Oczywiście tak. Jeżeli kochacie Nataszę, to głosujcie, żeby śpiewała dalej i wybierzcie piosenkę. Czerwone korale, Bratanków, SMS o treści 8A pod numer 7257. Uch, to byłoby dobre dla Nataszy. Albo It's Raining Men, Gary Halliwell, SMS o treści 8. Chodź, Robert, chodź. No, dym na scenie, po prostu dym. Nataszo, rób co chcesz, tylko nie pal. Elu. Lubię tych, co palą. Lubię, dlatego wyższa ocena za palenie. Rudy, prosimy bardzo. A ja chciałem powiedzieć, że palenie jest niezdrowe. Właśnie. Źle wpływa na głos i na cerę, ale wam to jakby zupełnie nie szkodzi. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawy. Chciałem zwrócić uwagę, że bardzo mi się finał podobał jeszcze. Mi również. Prosimy o punkt, Edyto. Szczerze? Ta szczerze szósteczka? Szczerze? Ale z Edyto, tu zdenerwowaliśmy się przez chwilę, prawda? Czyli 6 punktów. Posłuchajmy. Proszę bardzo, Rudy. Szóstka! Mimo, że nie palisz. Jeszcze, dzięki. Elu, oj, czuję. 5, no dobra, ale 5, to też super, pięknie. Tak, chciałem jeszcze ten jeden wydobyć. I poprosimy teraz o średnią dla Nataszy, dla Roberta. 5 i 6, to jest wasza średnia. Moi drodzy, cały czas czekamy. Natasza Urbańska, słuchajcie, co ta Natasza z nami robi, nie wiem. Ona robi z publicznością, jak zwykle. Są z nami rodzice, którzy szaleją, wszyscy szaleją.
No to państwu się córka udała. Tak, córka się udała i bardzo się podobała dzisiaj. Bardzo się podobała, naprawdę. Zaśpiewała to tak jak ona potrafi, z dużym pazurem i z dużą werwą. Jerry Halliwell to może się schować, prawda? No myślę, że tak gdzieś z boczku trochę. Zobaczmy, czy Edycie również się podobało. Prosimy bardzo. Ja dzisiaj przeżyłam zawał serca, ponieważ bałam się, że to ty będziesz skakała i że tutaj się znowu pojawią jakieś... jakieś cyrkowe elementy. Nataszko, gdyby dzisiaj rozstrzygał się finał i ja bym wybierała, to ja bym wybrała ciebie. Edyta by wybrała ciebie, słuchajcie. Natasza świetnie śpiewa, tak wygląda, że się nie denerwuje, a ja stoję obok niej i czuję, że cała drży. Andrzeju. Ci faceci, to jest coś nieprawdopodobnego, skąd jak wytrzasnęłaś, to jest niebywałe. Mi trudno się było, nie ukrywam, że było mi się trudno skoncentrować na tym wszystkim. Ale Natasza. Zakładam, że Natasza musiała być świetna po prostu w tym wszystkim, tak na pewno musiała być świetna. Prosimy o punkty, Edyto. No, będzie. Ja już taka nuda z tobą, tak. Wiesz? Ciągle sześć. Szóstka, dzięki! Rudy? Ja chciałem tylko powiedzieć, że o Nataszę się nie obawiałem, tylko o tych gości, bo im szelki opadły, żeby się nie zaplątali w te szelki. Bo dla Nataszy ewidentnie sześć punktów. Dziękujemy bardzo. Elu, słuchamy badawczo. Dla tancerzy sześć, dla Nataszy sześć. Pięknie. To jest po prostu obłęd. I cóż, no wydaje mi się, że tutaj będzie znowu bardzo dobrze, Andrzeju. Zawsze to chciałem to zrobić, po prostu tak. Zawsze to no chciałem. No proszę, zrób to, zrób. Sześć. I kochani, wielkie gratulacje. 6-0. Moi drodzy, 6-0. Najwyższa nota od jurorów. Oni szczęśliwi, zadowoleni. Powiedz, czy ty jesteś zadowolona z dzisiejszego wykonania. Posłuchaj. Nie wiem, co powiedzieć. Natasza wam mówi dziękuję. No to w takim razie jeszcze, zanim pożegnamy cię do następnego programu, bo nie sądzę, że było inaczej, posłuchaj, jakie mamy propozycje od jurorów. Moi drodzy, dla Nataszy oczy szeroko zamknięte, zespołu łzy, SMS o treści 8A pod numer 7257. Zastanów się, co byś wolała, lub Living La Vida Loca, Rydiego Martina, SMS 8B. To pierwsze. No po prostu, Nataszo, było super. To, co przydarzyło się Napoleonowi, nie przydarzyło się tobie. Raczej ty jego klęskę przekułaś w swój sukces. Rudy. Patrz, jak uśmiechnięty. Ja lubię go tak widzieć. No pewnie, bo każdy twój występ jakby pobudza trochę, pobudza moje serce. Oj, tak, to prawda. Gwałtowniejszego bicia. Nie tylko moje zresztą, z tego co wiem, bo w większości mężczyzn przed telewizorami. Bardzo mi się... Ja jestem bardzo czuły na punkcie włosów. Bardzo mi się podoba twoja fryzura dzisiaj. Wyszedł trochę szogun, ale... Nie jest źle. Mnie nie wychodzi już. Edytko, tak? Prosimy bardzo. Bardzo fajnie, Nataszko. Tam troszkę się dzisiaj pogubiłaś... Znaczy, może nie pogubiłaś się, ale bardzo goniłaś frazy, wiesz? To nie było osadzone. Bo to musi troszeczkę usiąść. Wow, pierwszy raz krytykowałam cokolwiek u Nataszy. Od razu, nie? Oberwało się. Ale generalnie bardzo fajnie, wiesz, fajna energia, to jest bardzo energetyczna piosenka, pasuje do twojej osobowości. Tylko troszeczkę, jak posłuchasz jutro powtórki w Polsacie, to zobaczysz, że troszeczkę goniłaś z frazą. To jak to wszystko odbije się w punktach, Edyto? 6-. 6, super, dzięki. Prosimy bardzo, Rudy. 6 będzie. Ode mnie 6 punktów. Ela. 5,5. 5,5? Super, dziękujemy bardzo. I teraz sprawdźmy, jaka będzie średnia dla Nataszy od trójki jurorów. Gratuluję, 5,8. Fantastycznie, super. Chodzę, otwieram oczy i widzę co? Natasza. No nie, ja muszę to zrobić. Już się stąd nie ruszę. Obok mnie na widowni siedzi Anna Wyszkoń z zespołu łzy.
Aniu, podobało ci się, jak Natasza zaśpiewała? Było pięknie. W Nataszy zawsze podoba mi się to, że ona nie odtwarza piosenek tak po prostu. Zawsze bawi się, interpretuje to inaczej. Podobnie było dzisiaj. Było naprawdę cudownie. Ja się denerwowałam za ciebie, ale chyba bez powodu, bo naprawdę było pięknie. Gratuluję. A jak byś oceniła Nataszę dzisiaj? Ile dałabyś punktów Nataszy dzisiaj? Zdecydowanie 6+. Łukaszu, a jak tobie podoba się Natasza w tym łóżku? Jak ma się podobać, jak mi zazdrości? Słuchajcie, ja bardzo lubię biały kolor. Pasujemy do siebie. Tak, to też. Jak ci się podobało, Łukaszu? Nie, podobało mi się, naprawdę podobało mi się. Dla mnie byłaś przekonywująca jak najbardziej. Tak, jestem na tak. Edyto, ja tylko przypomnę, że w ostatnim programie po piosence Nataszy, tam było 6 punktów, stałaś i klaskałaś. Jeżeli dzisiaj będzie gorsza ocena, to będzie to zdrada, a zdrady, jak wiemy, nie wybacza nawet Doda. Bo rzeczywiście w zeszłym tygodniu bardzo spontanicznie zareagowałam, bo rzeczywiście bardzo mi się podobała cały występ, od początku do końca. Poza tym obudziliście moją cygańską krew tym wykonaniem wtedy, więc musiałam po prostu tak zareagować. Jeśli chodzi o dzisiejsze wykonanie, to też bardzo mi się podobało, bardzo, bardzo, Nataszko. Natomiast tam było dosłownie kilka małych nieczystości, ale one gdzieś tam przeleciały w ogóle niezauważone. Natomiast jedna bardzo fajna rzecz jest u ciebie, którą słyszałam po raz pierwszy. Ty masz niesamowitą jakąś emisję głosu, ponieważ te wszystkie wyższe dźwięki, one wymagają takiego podparcia przeponą. Czy wy mnie słuchacie w ogóle? No jeszcze. Przestań się troszkę. Ile punktów, Edytko? Może my przeszkadzamy, słuchajcie. To tak ile punktów? No czekaj, Krzysiu, bo nie zauważyłeś, że nie skończyłam zdania. Ja zauważyłem, ale muszę pilnować czasu. No dobrze. Wiesz, że ja mógłbym cię słuchać do końca świata. Dobrze, w każdym razie na koniec tylko, Natasz. Bardzo fajnie, wiesz, to jest bardzo trudne, żeby tak trzymać na takiej wysokości przeponą dźwięk, a jednocześnie, wiesz, nie przeć nim tak bardzo. Ty zrobiłaś to, wiesz, z dużą lekkością. To jest bardzo trudne, bardzo trudne. I prosimy o punkty, więc ile? To może dzisiaj dla odmiany 12. Dzięki! Super! Rudy, prosimy, daj szósteczkę od razu, żebym nie musiał tutaj już prosić cię za długo. Z pełną zazdrością. 6 punktów. Ela uśmiechnięta, będzie dobrze. Ale nie tak bardzo dobrze. 5,5. Dziękujemy. Łukaszu, szósteczka? Oczywiście. Oczywiście i prosimy o średnią dla Nataszy. Będzie 5,8, tak, 5,8. Natasza, to jest takie dobre miejsce, żeby wziąć na siebie opinię jurorów, prawda? Ale muszę teraz wykorzystać szansę i cię zapytać, czy ty wolisz spać od brzegu czy od ściany? No i co mam odpowiedzieć? I zobacz w takim razie, jakie mamy dla ciebie propozycje, a ja sobie jeszcze trochę poleżę. Otóż, Nataszo, mamy dla ciebie party oddziału zamkniętego, SMS o treści 8A pod numer 7257, albo... Billie Jean, Michaela Jacksona, SMS o treści 8B. Po prostu fantastycznie, Rudy, chyba przyszedł dzień, co? Przejmujące i piękne. Krzychu, ja bym się zastanowił, czy nie powinniście na stałe wprowadzić do repertuaru tej pieśni. I zobaczmy. Nataszą, wiesz, bo to jest... Panie Krzysztofie, to warto o tym pomyśleć, póki jeszcze Natasza jest wolna. Proszę bardzo, Edyto, ile punktów? Edyto, punkty! Nataszo, uwielbiam, jak po prostu śpiewasz. 6 punktów. 6 punktów, super! Rudy, będzie szóstka, prawda? 6! I Elu, słuchamy? Jasne, że 6! Jasne, że 6! I zobaczmy... Dziękuję. Chciałam tylko dodać, że jest wielki zaszczyt przy tak wielkiej gwieździe, wspaniałym człowieku. 6-0, tylko powiem. 6-0, super się śpiewało, co? Słuchajcie, pięknie, naprawdę pięknie, a my zobaczmy... Natasza, no pięknie to zrobiłaś. Czy mogłabyś tak dla mnie zatańczyć, tak zrobić to jeszcze raz tutaj? Natasza Urbańska. A co mogą robić rodzice i siostra Nataszy? Oczywiście trzymają kciuki. Jesteście pod wrażeniem? Wielkim, ogromnym. A czy jest coś w ogóle, co może was zaskoczyć w wykonaniu Nataszy? Zaskoczyć? Znaczy zaskoczyć nas może tylko płyta, którą będą słuchały miliony. I która na pewno nagra... Jak najszybciej. Czekamy. Edyto, a jak tobie podobał się ten występ?
O wiele bardziej niż w zeszłym tygodniu. Ja po prostu lubię, Nataszo, słuchać ciebie, wiesz? I wtedy, kiedy się pojawia niepotrzebny teatr, on po prostu odwraca uwagę od twojego talentu, prawdziwej osobowości. A płyta różni się bardzo od takich występów estradowo-teatralnych, ponieważ płyty ludzie słuchają zamykając oczy. I właściwie w głosie musi być wszystko. I taki występ, kiedy po prostu śpiewasz, jesteś sobą, jesteś przekonująca, masz skupione spojrzenie, to są występy, które lubię najbardziej. Dlatego w zeszłym tygodniu byłam zawiedziona. Elu, ty zgodzisz się z tą opinią? Ja się częściowo zgadzam, natomiast mnie zupełnie teatralizacja w ogóle nie przeszkadza. Bo w ogóle ty źle widzisz, Eciu, bo ty źle widzisz przez te okulary. Może tak, to jest możliwe. Natasza. Ale słyszy świetnie. Dzisiaj było tak, byli fantastyczni tancerze, którzy prawie nie tańczyli, a byli genialni. I piękna była scena. Wszystko było dziękuję super. Wam, chłopcy. Tańczyła Natasza, proszę. I po kinie zabrzmiałaś. Dziękujemy bardzo. Marzenko, co sądzisz tu o tym występie? Jaka poważna dzisiaj Marzenka. Ja chcę bardzo poważnie oceniać. Czy ja już od razu mogę z punktacją wyskoczyć? Poważny Jurorze, nie prosimy tylko o ocenę występu. Beznadziejna teatralizacja. Wszystko pod dźwiękiem, czyli 2 punkty plus 2 punkty plus 2 punkty. No to Marzenka, my też się znamy na żartach. W takim razie... Kasiu, co tam musi wysłuchać? Kto jest o ciebie? Pomimo licznych obowiązków został z nami Krzysztof Cugowski. Bardzo nas cieszy. Oczywiście został pan nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla Nataszy, której pan kibicuje. W trakcie waszych prób poznał pan wokalne warunki Nataszy. Czy wykorzystała je w tym utworze? Ja myślę, że po pierwsze utwór bardzo trudny i niewiele pań potrafi zaśpiewać w przybliżeniu, tak jak Tina Turner. I to, co mówiła pani jurorka, że właśnie to jest jedyna dziewczyna, która śpiewa porządnie, tańczy i to razem daje bardzo fajny efekt. A jak wam się razem pracowało? Jaką jest partnerką na scenie Natasza? No, mnie to nawet wstyd powiedzieć. Raz. A na ile punktów oceniłby pan dzisiejszy występ? No jasne, że na 6. Na 6. Sprawdźmy, czy tak samo oceni Edyta. Edyto? Oj, to będzie szóstka jak nic. To jest dramatyczne milczenie i... Nataszko, bardzo ładnie. 6. Rudy, jak będzie szósteczka, to Natasza przygotowuje ci choreografię do Wars Vita Was. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Dać szóstkę. A propos Warsa, to mam do tych panów, którzy tańczyli z tobą pewną uwagę. Mianowicie chciałem powiedzieć, że palenie szkodzi. A to, co ty zaprezentowałaś, to było perfekt i daje 6 punktów. Szóstka, dziękujemy, Elu. Prosimy o punktację. 6 punktów i dla palaczy uznanie za to, że na scenie zapalili. I Marzenko, rozumiem, że tu powiedziałaś właściwie szóstkę, prawda? Tak? Szóstka, a więc średnia Marzeny to jest 6-0. A moi chłopcy przyjechali z Białorusi, słuchajcie. Pozdrawiamy także. Także jeszcze gorętsze brawa, słuchajcie. Byli świetni. Jak oceniasz to, co powiedziała Edyta? Bo przecież w poprzednim programie było między wami gorące, ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ja oczywiście szanuję zdanie pani Edyty i ma prawo uważać tak, jak uważa. Dlatego pełen szacunek i... Szacunek dzisiaj się bardzo Edycie podobało. Tak. I zobaczmy... nie zawsze jest tak cudowny. Tak właśnie jest. I zobaczmy, jakie mamy propozycje na kolejny tydzień dla ciebie, Nataszo. Proszę bardzo, albo czerwone korale, bratanki, SMS o treści 8A pod numer 7257. To byłoby dobre, co? Albo La Camisa Negra, Juanes, SMS o treści 8B. Wybierzcie piosenkę.